Pomysł na pokój chillout pojawił się już jakiś czas temu wspólnie z Łukaszem, prodziekanem do spraw współpracy i rozwoju. Chcieliśmy bardzo, żeby nasi studenci mieli takie miejsca na wydziale, na którym będą mogli spędzać po prostu czas w przerwach między zajęciami w sposób pełen relaksu, wypoczynku, na luzie, żeby mogli sobie porozmawiać ze sobą, żeby mogli popracować nad projektem. Korytarze uczelniane niekoniecznie temu służą. No i dlatego właśnie pomysł na pokój pracy i wypoczynku dla studenta. W tym pokoju są planowane zajęcia tylko i wyłącznie relaksacyjne, natomiast ten pokój jest efektem prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej zajęć pod tytułem Zarządzanie i Administracja Projektami. Chcemy, żeby studenci mieli możliwość relaksowania się pomiędzy zajęciami, jeśli mają na przykład tak zwane okienka. Zamiast czekać na korytarzu, będą mogli tutaj w miłej atmosferze porozmawiać o swoich planach życiowych, zawodowych i studenckich. No cieszymy się, że on jest. Jest fajny. Wchodzimy do niego, uśmiechamy się. Każdy w ogóle tutaj wchodzi. Z góry śmieją się z sekretariatu, że chyba się tutaj będą przenosić. Jest fajnie, jest miło. Miało tak być. Jest dla każdego znajdzie się miejsce. Są wydzielone te strefy. Możemy coś tutaj zrobić więcej. Na przykład podładować telefon, co też jest jakąś opcją. Tego wcześniej nie było. Możemy malować, możemy zjeść, możemy się tutaj czegoś napić, spokojnie, nie musimy uciekać nigdzie na zewnątrz. To było naszym planem, żeby też tu było dość tak przejrzyście, tak niesmutno, wręcz przeciwnie, chcieliśmy uzyskać kolory dość takie intensywniejsze. Użycie też tablic kredowych było to, no myślę, że fajnym pomysłem, bo było to zupełnie coś innego wprowadzenie w ten pokój. No i przede wszystkim użycie elementów, które mieliśmy do użytku tutaj uczelnianych rzeczy, plus dodatkowo rzeczy, które dokupiliśmy, to też było wprowadzenie tutaj w ten pokój, takie nowości, więc myślę, że to jest naszym takim projektem. Politechnika Opolska.